Wielka Brytania nie była zainteresowana Polską, odegrała dość fatalną rolę w czasie konferencji wersalskiej. Była skupiona, to jest ta, nie, ja nie użyję słowa głupota, ale krótkowzroczność, była skupiona tak naprawdę na Francji w większym stopniu niż na Niemczech. Francja była, to jest tradycyjna brytyjska polityka utrzymywania równowagi w Europie. Francja z kolei, tutaj nie zgodzę się z tak mocnymi słowami dotyczącymi głupoty i tak dalej, to był kraj niesłychanie słaby. Karski wspomina, że potęga gospodarcza Francji wynosiła około 40% do 45% potęgi niemieckiej w latach już późnych 30. Polityka, kompletny chaos, walka między lewicą a prawicą, zmieniające się rządy co kilka... Bardzo trudno w tym kontekście skłonić to, co my nazywamy dzisiaj klasą polityczną, ażeby wypracowała politykę, która byłaby tak daleko księżna, żeby włączała kraje tak odległe, tak naprawdę od Francji, jak Polska. Chociaż próbowali montować ten Pakt Wschodni. Tutaj mi się przypomina... O nas chodziło. To o Francję chodziło. O Francję chodziło. Tylko trzeba to wiedzieć. Jest fascynująca, ale bardzo na temat dykteryjka, którą powiedział mi profesor Rotfeld, były minister spraw zagranicznych. W latach 50. jako młody student pojechał na wschodnie ziemie PRL-u, ponieważ on pochodzi ze wschodu i chciał się jakby nasycić zapachami, kulturą tego regionu. No i razem z kolegami rowerami jeździli wzdłuż granicy, no i napotkali dwóch rolników, farmerów dzisiaj byśmy powiedzieli. Zagadali, panowie się przywitali, ale mówili polskim bardzo takim wschodnim, spytali się, kim jesteście, a jesteśmy Białorusinami. A to wy po tej stronie? No tak, my postanowiliśmy być po polskiej stronie. A dlaczego? No bo doszliśmy do wniosku, że tu nie będzie kołchozów. No to się bardzo zainteresował politycznie nastawiony młody Rotfeld i pyta się, a dlaczego? Na co usłyszał odpowiedź. Francja by na to nigdy nie zezwoliła. Otóż z tego punktu widzenia jest rzeczą fascynującą zmiana potęgi poszczególnych krajów w tak krótkim okresie czasu, jakim były 20 lat międzywojenne. Ale Ameryka, panie ambasadorze, wspomniał pan o tym, się wycofała. To jest dla nas i dzisiaj pytanie, kiedy mówimy o izolacjonizmie amerykańskim, że są te fale przypływu i zainteresowania problematyką świata, ale pod wpływem emocji wyborców rządy się wycofują. Dlaczego Ameryka była nieobecna praktycznie w polityce europejskiej w latach międzywojennych? Well, I think it's because people were disappointed by the politicking that took place beginning at Versailles. Keep in mind, you know, that when President Wilson went to Versailles, it was the first time an American president had ever left the United States. America's leaders were not that skilled in terms of figuring out how to play European power diplomacy to affect our interests. I think at the end of the war, of course, America's sacrifices were much less than the Europeans, what the Europeans suffered, but nevertheless, in American terms, to have lost as many lives as America did in a country far away that immediately at the, in countries far away that immediately at the end of the war began to play lots of diplomatic intrigues and games, there was a natural inclination to get back to business at home in developing the American economy even further and protecting our interests much. There was a crisis, of course. 29. Yes, and then of course the economic crisis accelerated that that tendency even more. To the extent that the United States was involved, I mean, we talked about American unhappiness with the Soviet Polish War of 1920. Wilson and his successors didn't get too much into detail about what the creation of these new European states would mean, except that they should be created in such a way as to minimize conflicting interests, to minimize their becoming provocations for future wars. Ultimately, I think all of us failed in that regard. But in Poland, for example, to the extent that the American team at Versailles thought about Polish borders at all, it tended to be in a much smaller configuration than what the French would have preferred. And the theory was that to the extent that Poland would become a multinational state, that it would sow the seeds of instability, that the Soviet Union would be have a lot of
mieć pretensje, as we would say in Polish, to the new emerging order. It would feel excluded from Europe. And so an important goal of the United States was to make sure that the emerging power in Soviet Russia would have an equity in European security issues. And to the extent that Poland would be created as a much larger buffer multinational state, we made the calculation that it would be ultimately destabilizing. But in the end, despite the sad end for Mr. Paderewski, as you point out, the United States did not really remain engaged because it didn't see a clear interest. Również, Peter. Just to add a word on this, Dr. Karski in his book observes quite accurately that Woodrow Wilson was better at vision than diplomacy. He was also better at vision than domestic politics, because domestic politics was simply not inclined to support American engagement in the old world. But it also must be said that Woodrow Wilson gave his life for the League of Nations. Mm-hmm. He campaigned for it across the country, giving speeches in support of it to try to turn the tide of American domestic politics in support of the League, because he knew that the Versailles Treaty was deeply flawed. But he placed his hopes in the League to remedy those flaws. And then on the way of this campaign, he was stricken by a cerebral event from which he never recovered. Mm-hmm. So I think this is a chapter that must be remembered. Thank you. When American withdrawal from the world is discussed. Thank you very much. Ale jednak przez przekorę zwrócę uwagę, że nie tylko wtedy, kiedy już wojna groziła Europie, nawet wtedy, kiedy się wojna w Europie rozpoczęła, mówię już o II wojnie światowej, bardzo silne były tendencje w elicie brytyjskiej, ale również i amerykańskiej. Zwrócę tutaj uwagę na przykład na ojca prezydenta Kennedy'ego, który był wówczas ambasadorem w Londynie, którzy otwarcie przeciwstawiali się zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych w wojnę i również graniczyło to niemal z sugestiami, że należałoby dojść do jakiegoś porozumienia z hitlerowskimi Niemcami. Były bardzo silne proniemieckie nastroje wówczas. W Wielkiej Brytanii było to również bardzo widoczne. Elita brytyjska była tutaj bardzo zaangażowana. Nastąpiła katastrofa II wojny światowej. I w zasadzie nie będziemy omawiali przebiegu wojny, ale jedno stwierdzenie, które tutaj troszkę będzie korespondowało z tym, co powiedziałeś, a mianowicie, że po prostu Zachód potrzebował Związku Radzieckiego. Potrzebował krwi żołnierzy sowieckich. To jest, jak się czyta wspomnienia przywódców i później również dowódców wojskowych, którzy MacArthura czy innych, to wyraźnie widać. Znaczy, krew żołnierzy sowieckich miała przeciwważyć krew żołnierzy zachodnich, alianckich. Kropka. Stalingrad był lepszy, bo nie dotyczył nas, tylko dotyczył Sowietów. Jednocześnie liczono w jakimś sensie, że to osłabi Związek Sowiecki na jakiekolwiek rozstrzygnięcia późniejsze. To się nie stało. Pan ambasador zarysował ten kontekst Jałty, który jest przekleństwem. Timothy Gatnasz zaczyna swoją książkę o Solidarności od słów: przyjechałem do Polski i ludzie mi mówili, ja nie rozumiałem, o co chodzi. Chodziło o Jałtę. Niedawno Ann Applebaum, żona Radka Sikorskiego, w jednym ze swoich folietonów napisała: Polska to jest taki dziwny kraj, że gdy się spotykam ze znajomymi na kolacji, rozmawiamy o dzieciach, to się zawsze kończy na II wojnie światowej. To jest to nemezis straszne. To, co się stało, nie tylko wojna, dramat, utrata 6 milionów obywateli, ale również to się stało jako zakończenie tej wojny. Pytanie zawsze, to nie jest historia what if, ale pytanie zasadnicze, to znaczy, czy mogło być inaczej?
Ambasador odpowiedział, że nie mogło być inaczej. Takie były realia. Co myślą polscy analitycy dzisiaj? Panie profesorze, proszę ruszyć wyobraźnią. Wszystko zostało powiedziane na ten temat. Nie sądzę, żebyśmy mogli napisać teraz w parę minut alternatywną wersję interpretacji tego, co się stało, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Z całą pewnością, jeżeli chodzi o Polskę, były małe szanse, żeby koniec mógł być inny, dlatego że rząd londyński jako rząd na uchodźstwie nie mógł prowadzić polityki zagranicznej. Rząd na uchodźstwie nie ma możliwości prowadzenia polityki zagranicznej. Może jedynie utrzymywać stosunki dyplomatyczne. Jest na garnuszku, nie ma żadnego wpływu na tych, którzy go utrzymują, u których gości, i rzeczywiście tak było. Nie miał, a jeszcze biorąc pod uwagę te okoliczności, o których tutaj już była mowa, bezbrzeżną, przepraszam panowie, nasi koledzy z Ameryki, bezbrzeżną naiwność Roosevelta i jego otoczenia, także sympatie prosowieckie w otoczeniu Roosevelta, taką bardzo twardą, zimną realpolitik Churchilla, taką prymitywną do ból, taką fundamentalną właśnie, gruntowną, taką podawioną jakiegokolwiek pierwiastka, nazwijmy to, etycznego. W tej sytuacji, jaka była z naszą pozycją i z pozycją naszych zachodnich aliantów, taką właśnie, i z tym idącym do przodu Związkiem Sowieckim, który zmanipulował ten rząd tymczasowy, co szło od tego Związku Patriotów przez PKWN, rząd tymczasowy, to już szanse były niewielkie. Jeden wierzył, drugi nie wierzył, mamy na myśli Jałtę, prawda? Roosevelt wierzył, że to, co tam zostało zapisane, będzie dotrzymane. Wybory wolne. Churchill nie wierzył. Ale przecież znając chociażby no, troszeczkę Sowiety z tamtych czasów, nie można było wierzyć, nie można było sądzić. W gramach to się mogło różnić, natomiast w odniesieniu do żadnego innego kraju, przecież tej części Europy nie było inaczej. Nie było inaczej. A oni byli w tym sensie krótkowzroczni, w tym sensie ignoranci, że pewnie gdyby się może jednak postawili bardziej, to przecież dla nich byłoby korzystne. Tak jak mówię, bo już pal sześć nas, prawda? Ale to ostateczne rozstrzygnięcie Jałty a Poznań, to ono również także dla nich nie było korzystne. Dla całego Zachodu, dla Europy. Tak samo jak przed wojną się zachowywali krótkowzrocznie, tak samo w końcu II wojny. Także nie, myślę, że niewiele bardziej mogło być inaczej. Jeżeli w ogóle. Olo? Tak, nie zgódź się z panem profesorem, proszę. Nie, znaczy chciałem nie, inną... tradycyjnie się nie zgadza, masz tak nie, jak pan. Nie, nie. Chciałem inną perspektywę zaproponować. Znaczy, dwie rzeczy. Po pierwsze, ja myślę, że to, co się stało we wrześniu 1939 roku, ono pokazuje pewną... ono nam dużo mówi o tym, czym jest tak naprawdę sojusz. Tak? Znaczy, pokazuje nam... Sytuacja była taka, że byliśmy częścią sojuszu zawiązanego w czasie pokoju, tak? Którego główną ideą, tak, było odstraszanie przeciwnika. W momencie, kiedy to odstraszanie się nie powiodło, to już nie wchodząc w szczegóły, tak, kwestie Ribbentrop-Mołotow, ten sojusz przestaje istnieć. Znaczy, myślę, jak przejrzymy sobie przez historię, to widzimy wyraźnie, znaczy sojusze kończą się tam, gdzie okazuje się, że dochodzi do wojny. Znaczy, ta główna wartość sojuszu, jakim jest odstraszanie się, nie działa, to jest koniec sojuszu. Powstaje coś nowego, koalicja, tak? Która wojskowa, która potem się kończy wraz z końcem działań wojennych, zawiązuje się nowy sojusz. I w tym sensie tutaj trzeba pochwalić twórców traktatu waszyngtońskiego z 1949 roku, którzy wbrew naciskom Europejczyków w tamtym czasie, znaczy Kanadyjczyków, Belgów, Francuzów, nie zgodzili się na to, żeby artykuł 5 miał wbudowaną mechaniczną klauzulę działania. Znaczy, taka klauzula jest zabójcza dla każdego sojuszu, ponieważ się prosi, żeby ją sprawdzić. Tak? To można oczywiście argumentować z drugiej strony, że ona buduje pewien element niepewności, ale uwzględnia pewną realną dynamikę polityczną w sytuacjach konfliktowych. Tak? Pozwala zaabsorbować o wiele więcej niż klasyczny sojusz. Wydaje mi się, że to jest główny walor traktatu waszyngtońskiego i NATO, który pozwolił przez tyle lat, bo to nie tylko my mówimy w Polsce Kosowo, Bośnia, Irak, ale zapominamy o tym, czym był Wietnam, czym był kanał Suezki, czyli te wszystkie rzeczy, które NATO przeszło w czasie zimnej wojny. A druga obserwacja, która w jakiejś mierze może sugerować, że może byłoby inaczej. Pamiętajmy o tym, że no jednak wiek XX to był wiek dwóch totalitaryzmów, to znaczy to było coś nieznanego, znaczy to, co się działo w Niemczech, znaczy to, czego my staliśmy się ofiarą, wynikało, jakby wypływało z źródeł polityki wewnętrznej Rosji Radzieckiej i Niemiec. Tak? Znaczy Hitler na początku lat 30. był po prostu populistą. Tak? Zwyczajnie się chodzi populistą, który przywracał, tak, Niemcom, używając języka Władimira Putina dzisiaj, godność, tak? On podnosił ich z kolan. Więc patrzono na niego po prostu jak na populistę. Nie wiedziano tak naprawdę,
czym jest rzeczywiście, tak? Mein Kampf, mało kto czyta, nie traktowano tego poważnie. I to samo ze Związkiem Radzieckim. Wspomniałeś profesora Swieniewicza, Instytut Wschodni. Zresztą Marek Karp, założyciel ośrodka studiów wschodnich, nieżyjący już. On się spotykał w latach 80. w Londynie ze Swieniewiczem i stąd idea ośrodka po przełomie odżyła. Ale Swianiewicz założył ten instytut, to był pierwszy instytut, który zajmował się w ogóle gospodarką sowiecką. To znaczy pamiętajmy, że nikt nie wiedział, czym jest gospodarka sowiecka. To znaczy telegram pana X, tak, to są późne lata 40. To wtedy tak naprawdę... Kennana, George'a Kennana. To są późne lata 40, już nie wiem, 47 rok, tak? Więc brakowało też wiedzy na temat tego, co się tam dzieje. To znaczy, a z drugiej strony brakowało też wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, do czego zdolne są takie reżimy, tak, jak hitlerowski i sowiecki. Być może, gdyby tej wiedzy wtedy było, tak, być może, gdyby była inna technologia, być może, gdyby głód na Ukrainie, tak, był rzeczywiście jakby świadomość tego, czym był głód na Ukrainie, jak został wywołany, tak, sztucznie przez Związek Radziecki, sugerowałby, do czego jest zdolny ten kraj, ta ekipa, ponieważ tego nie było, w związku z czym traktowano trochę i Stalina, i Hitlera jako no, nieciekawych ludzi, ale generalnie jakoś działających w tej naszej, tak, oświeceniowej, europejskiej racjonalności, że gdzieś na końcu można się z nimi dogadać, tak, no, że to nie są ludzie, przecież to nie są jacyś mordercy dzicy, tak, i dzisiaj znowu, to wracam cały czas do tego kontekstu bieżącego, ale to też jest bardzo ciekawe, proszę zauważcie Państwo, jak strasznie trudno jest dzisiaj pokazać, że to, co się dzieje na Ukrainie, to nie jest jakiś kolejny konflikt międzynarodowy, to znaczy, że źródła wojny na Ukrainie, interwencji rosyjskiej na Ukrainie wypływają ze zmiany polityki wewnętrznej w Rosji, tak? Znaczy, że Rosja wchodzi w okres, no właśnie, powiedziałbym taki, Wolfgang Schäuble powiedział, że Putin przypomina mu Hitlera, został za to skrytykowany, ale faktycznie, znaczy jak spojrzymy na Hitlera lat 30., a nie lat 40., tak? To coś jest na rzeczy. Piąta kolumna, koniec swobód obywatelskich, budowanie generalnie... Polityka etniczna, budowanie dumy narodu z faktu tego, że jesteśmy ważni i możemy, tak, zajmować terytorium, tak, że granice Rosji są tam, gdzie ona uzna za stosowne. Więc tych rzeczy brakowało przed... Myślę, że po polskiej stronie brakowało trochę tego przekonania, że jednak ten sojusz był w dużej mierze sojuszem papierowym, chociaż oczywiście byli ludzie, którzy doskonale wiedzieli. Tak? I brak wiedzy na Zachodzie, czym tak naprawdę są Niemcy hitlerowskie i czym jest Związek Sowiecki. Nie chciałem się nie zgodzić z Olafem, czy już przeszło ci? Nie, jest niezgoda, jeżeli chodzi o artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Oczywiście on był źle skonstruowany, dlatego że Amerykanie nie chcieli brać ryzyka angażowania się w Europę tak po prostu, w przeciwieństwie do artykułu 5 Traktatu Brukselskiego, który jest automatyczny, prawda? Ale w momencie, kiedy przyszedł kryzys berliński i koreański, oni przekonali się, że niedobrześmy to zrobili, żeśmy tak lekko sformułowali i dlatego szybko do Traktatu Waszyngtońskiego dodano literkę O. Powstało NATO, prawda, którego specjalnie sam traktat nie zakładał, ale to on, organizacja powstała dlatego, że Amerykanie zorientowali się, że artykuł 5, tak jak został przez nich sformułowany świadomie, po to, żeby zachować sobie pole manewru, żeby nie przyjść z Europie z pomocą, gdyby oni uznali, że nie warto, że okoliczności, że tak powiem, to miało uzupełnić tę wadę, ten mankament w tej oryginalnej formuły traktatu waszyngtońskiego, artykułu 5. Jest interesujące, bo cały czas żonglujemy, to jest zresztą nieuchronne z obecnymi wydarzeniami na Ukrainie, ale jest rzeczą ciekawą, że niektórzy miarodajni przedstawiciele polskiej dyplomacji powiadają, że należałoby wzmocnić ten element automatyzmu w ramach NATO. To jest odpowiedź na to, co Olaf Osica powiedział. Panie ambasadorze, no muszę panu oddać głos, bo tutaj bardzo często się odwołujemy do polityki amerykańskiej i oczywiście nikt nigdy nie może mieć pretensji, że Ameryka działa w swoim interesie, chociaż nie wiedziałem, że aż tak liryczny jest pan profesor Kuźniar, który cały czas odwołuje się do etyki tutaj w tym momencie, ale faktem jest, że... Ja już taki umrę. Że faktem jest, że my... sięgając na 70., znaczy Cartera, jego polityki praw człowieka, Cartera Brzezińskiego, Reagana, który odegrał ogromną rolę we wspieraniu Solidarności, dostrzegaliśmy w Stanach Zjednoczonych, w jej polityce, te elementy właśnie, powiedzmy sobie, demokratyczne, romantyczne, w których dostrzegaliśmy pewną więź, która zresztą przyniosła nam ogromne korzyści. Pan wspomniał o świadomej polityce wiązania Gierka na przykład poprzez kredyty, ale również otwieranie możliwości dla również liberalnych komunistów, Rosati,
nieobecny dzisiaj Cimoszewicz czy inni, oni spędzali czas w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach dzięki tym stypendiom amerykańskim, co pewnie im pomogło potem stać się demokratami i chwała Bogu. Więc to była świadoma polityka. Później powstało National Endowment for Democracy, na przykład w 1983 roku. Najlepsza organizacja, na której się wzoruje europejskie Endowment for Democracy, które Polska zaproponowała. Czyli jaki jest ten element, od czego zależy ten element, nazwijmy to romantyczny, etyczny w polityce amerykańskiej oraz no, twardego wyrachowania wielkiego mocarstwa, które ma swoje własne interesy, a profesor Kuzman nie może spać w nocy przez politykę George W. Busha wprowadzania demokracji przy pomocy bombowców, więc z czym się nie zgadzał. To jest fascynująca rzecz, bo my w ogromnym stopniu zależymy od polityki amerykańskiej, w tym od polityki wewnętrznej. Well, I think it's an element, as I tried to mention in my opening remarks, it's been a constant element in American foreign policy from the very beginning of our country. Sometimes it has a stronger influence, sometimes it has a less of one, so it does vary, but it's always there to some particular degree. The rationale for it isn't, I wouldn't put it so much to romanticism or idealism, although there's certainly a bit of idealism. But when you look at sort of, I think the most current iteration of this stream of foreign policy thinking in the United States is in the concept of responsibility to protect, something we've heard a lot about in the past couple of weeks in recalling the very important role that Jan Karski played in risking his very life to bring the truth about what was happening in the Holocaust, to try to get the great powers to intervene to protect the victims of the Holocaust. The people who promote the responsibility to protect as an important goal of American foreign policy today aren't people who are poets and thinking about romantic ideals. It's also a different element of hard power calculation, that if a country is able to stop a situation of genocide, if a country is able to protect the human rights of another country and does not exercise that power to carry out that protection, mm-hmm. the result is not only a humanitarian catastrophe, which is bad enough, but a humanitarian catastrophe that then leads to gross instability that causes deteriorating security, creates war, creates economic disruption. And so the whole theme of human rights, responsibility to protect, promoting democracy, at its core value is creating a safer world that's going to mean less war and less conflict in which Americans are going to have to die. Wyjaśnię, bo dlatego, że to jest idea bliska Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, kiedy myśmy poszukiwali bardziej aktualnych elementów z tego, czemu Karski się poświęcił, znaczy pamięci o ginących Żydach europejskich, o ginących Żydach w Polsce, to między innymi wyszło, że doktryna ONZ-u, to co nazywa się Responsibility Protect, to się nazywa po polsku ochrona, obowiązek ochrony. To jest obowiązek ochrony ludności cywilnej w warunkach wojen, czystek etnicznych, wojen religijnych i tak dalej. I to jest ogromny problem praktyczny, ponieważ jako doktryna, jako idea, ona jest piękna, a potem zaczynają grać te właśnie wszystkie elementy, o których tutaj żeśmy mówili. Dlaczego Libia tak, a dlaczego Syria na przykład nie. Ale to jest na marginesie, ponieważ akurat tym się zajmujemy, między innymi nasza konferencja, o której Wojciech Białorzy wspomniał w listopadzie, będzie się między innymi również tym zajmowała. Teraz chcę wprowadzić element ciut kontrowersyjny dla wielu, a mianowicie chcę zapytać o, przełykam głośno, geopolitykę PRL-u. To już wykracza poza oczywiście badania Karskiego, ale jest bardzo wyraźny, w każdym razie dla mnie, opis i analiza walki o polskie granice po roku 1918, jak i problem polskich granic zachodnich po roku 1945, kiedy Niemcy nie uznały polskiej granicy zachodniej de jure do roku 1991. Czy my możemy mówić o przywódcach komunistycznych cechujących się serwilizmem wobec Moskwy, że oni się kierowali, na pewno tak tego nie nazwali,
pewnie nie znali tego słowa, ale kierowali się jakimś wyczuciem geopolitycznym w tej najbardziej podstawowej sprawie dla Polski, jakim były polskie granice zachodnie. Myślę, że to była sprawa znalezienia jakiejś minimalnej legitymizacji władzy, bo Sowieci wepchnęli nas, że tak powiem, w te nowe granice, świadomie zresztą, ponieważ wiedzieli, że będziemy wtedy zależeć od nich jako jednego gwaranta tych granic, tego porządku. I w związku z tym rządy komunistyczne w Polsce nie miały wyboru, tylko jakby musiały walczyć o granicę, która nie była zresztą zagrożona, ta niemiecka granica, dopóki trwał tamten porządek. Także myślę, że zwłaszcza ci narodowi komuniści, oni, że tak powiem, próbowali grać tą kartą niemiecką, żeby się uwiarygadniać wobec własnego społeczeństwa. Także to dosyć prosty mechanizm, dobrze opisany, dlatego ja sobie to daruję. Natomiast przypomnę jednak w tym kontekście, bo to jest także bardzo mnie bliskie, ta sprawa odpowiedzialności za ochronę, responsibility protect, Jan Karski owszem u źródeł tej koncepcji, ale dla mnie w takim samym, jeżeli nie większym stopniu, Rafał Lemkin tutaj z Warszawy, znaczy urodzony koło Białegostoku, koło Grodna, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, doktor, później Warszawa, ten, który w ogóle sformułował koncepcję ludobójstwa i który był ojcem konwencji przeciwko ludobójstwu i tam właściwie ja wyprowadzam korzenie tej. Ale oni rzeczywiście to fenomenalne, jak ci dwaj ludzie, że tak powiem, próbowali walczyć właśnie tam, w Londynie, w Waszyngtonie, w Anglii, o odwrócenie uwagi, walczyć o to, żeby te mocarstwa, że tak powiem, uświadomiły się sobie to, co tu się dzieje, prawda? Holokaust, ludobójstwo. I zarówno Karskiemu, jak i przecież Lemkinowi nie wierzono. Nie wierzono, prawda? Przecież Lemkin opublikował swoją słynną pracę Rządy państw osi, prawda? Jeszcze przed końcem wojny, prawda? A co wzięli Amerykanie z tej pracy? Aspekt ekonomiczny. Nieprawdopodobne, prawda? Także... Ale z tego był plan Marszala. W jakiejś mierze, masz rację, tak. Ale mówię o tej idei, znaczy, prawda? Rekonstrukcja musi się opierać na Tak. Tylko to mówię, jakby chciałbym, tak powiem, uratować także nazwisko Lemkina w kontekście tej koncepcji responsibility protect. Bardzo proszę. Dobrze, zanim jeszcze drobny wątek happy end ze znakiem zapytania, to może oddamy głos Państwu. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Dziękuję bardzo. Przedstawiam się, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, absolwent School of Foreign Service na Georgetown University. Jaki związek ma według panów lektury rozważań Karskiego, badań Karskiego, wrzesień 1939 roku z dzisiejszymi nastrojami i opiniami Polaków, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej? Mam na myśli badania opinii o wiarygodności sojuszy. Zapytano przed kilkoma tygodniami w bardzo gorącej fazie kryzysu wojennego na wschodzie, zapytano Polaków, czy wierzą w to, że w razie potrzeby, w przypadku gdyby artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego o wspólnej obronie musiał zostać uruchomiony, czy sojusznicy dochowają wierności i przyjdą Polsce z pomocą. 50% odpowiedziało tak, 45% nie, a 5% wyjątkowo mało, jak na sprawy zagraniczne, o których ludzie zazwyczaj mniej wiedzą i są mniej nimi zainteresowani, tylko 5% odpowiedziało, że nie wie. I ja zrobiłem badania nie naukowe, ale bardzo szeroki dialog na różne sposoby, w tym przez internet, podjąłem z tymi ludźmi, tymi Polakami, którzy twierdzą, że Sojusz Północnoatlantycki jest nic nie wart i że nastąpi zdrada taka sama jak na początku września 1939 roku. Dlaczego tak sądzą? Główny argument to nawet nie Jałta. Jałta jest traktowana, Jałta, Teheran, Poczdam jako tylko ciąg dalszy. Główny powód to trauma zdrady sojuszniczej z początku września 1939 roku. Przy czym część Polaków twierdzi, że to Zachód w całości zdradził, przenosząc zdradę brytyjską i francuską nawet na Stany Zjednoczone.
Co oczywiście jest nieprawdą i to staram się tłumaczyć między innymi przez media. Będę wdzięczny za komentarz. Dzięki, dzięki ogromne. Pan dyrektor Kostro. Ja pozwolę sobie zaproponować takie małe ćwiczenie z alternatywnej historii. Francuskie i angielskie bombowce bombardują kolonię Berlin, żeby pomóc Polsce, tak? Niemcy, a Polska się wybroniła, tak? Francuzi w końcu zajmują ten ładny kawałek Niemiec. I biedny Hitler potem opowiada, jak bardzo został pokrzywdzony i całe media międzynarodowe tłumaczą, jak głupi, cyniczny jest Zachód, bombardując Niemcy, które tak naprawdę nic nie zrobiły, poza tym, że chciały bronić swoich współziomków w Polsce i Czechosłowacji, prawda? I teraz, jak patrzymy na Irak, to znaczy, czy cokolwiek innego, prawda? Że bardzo łatwiej się ocenia retrospektywnie podejmowanie pewnych decyzji politycznych, a bardzo trudno podejmuje się, czy ocenia się te decyzje wtedy, kiedy one są do podjęcia, prawda? I w tym sensie właśnie jako historyk stanąłbym po stronie doktora Osicy w jego kwestii. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz tutaj trochę z pomocą jednak ruszę też profesorowi Kuźniarowi. To znaczy ja bym jednej rzeczy, której pan nie podniósł, a ja bym wobec tych mocarstw podniósł, chociaż może ona nie wynika do końca z książki Karskiego. To znaczy tu raczej odwołuję się do takiej wiedzy na temat ocen historiograficznych i sposobu patrzenia w ogóle na region. To troszkę jest też oczywiście u Karskiego. Do dzisiaj na przykład w historiografii anglosaskiej, amerykańskiej, w gruncie rzeczy, zachodniej większości, na traktat wersalski patrzy się jako na katastrofę. Dlaczego? Bo nagle dano prawa jakimś takim narodom, które nie wiedzą, co zrobić z tą wolnością. Właściwie lepszy porządek jest wtedy, kiedy Niemcy, Rosja, Francja, Anglia kontrolują sytuację. I to jest właściwie pożądana sytuacja. To jest okej. Porządny, liberalny świat tak był ukształtowany w XIX wieku i pojawienie się tych małych nacjonalizmów, takich swarliwych gdzieś tutaj w środkowej Europie, to było to wielkie nieszczęście, które doprowadziło do wojny. I właśnie w logice tej krytyki traktatu wersalskiego w gruncie rzeczy nastąpiło przyzwolenie na działania Niemiec i Rosji wobec Europy Środkowej. I to był ten element. Dlatego z mojego punktu widzenia, człowieka, który interesuje się historiografią, niesłychanie ciekawa jest to, co się mówi o Wersalu na Zachodzie i też z tego punktu widzenia moim zdaniem bardzo ciekawe jest dla Polski śledzenie dyskusji wokół I wojny światowej i jej konsekwencji. Bo traktat wersalski w moim przekonaniu jest z polskiego punktu widzenia jedną z kluczowych rzeczy dotyczących oceny stosunków międzynarodowych i sposobu patrzenia na nasz region przez mocarstwa światowe i opinię międzynarodową. Dziękuję. Oczywiście, ale tutaj dodam jeszcze jeden element, to znaczy czemu się przeciwstawiał Beck i kierownictwo państwa w roku 37, 38, 39 na początku, a mianowicie Paktowi Czterech, przypomnijmy. Była próba zawiązania Paktu Czterech, to znaczy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch i decydowania o losach Europy. Ujawnię państwu, pewnie by to powiedział, gdyby tu był, że miałem rozmowę przez telefon z posłem Zaleskim, który piętro niżej dyskutował niedawno o dziedzictwie Solidarności godzinę temu i powiedział, no niestety nie mogę być, ale kłócił się o Karskiego, którego zna na wylot, jest zresztą fascynatem polityki II Rzeczypospolitej, powiedział, że zabór Zaolzia był w jakimś sensie odpowiedzią na próbę narzucenia polskiej dyplomacji, widzę ten sceptyczny wzrok profesora, polskiej dyplomacji podporządkowania się ewentualnym decyzjom czterech, że Polskę stać na niezależność. To, że to się odbyło na trupie Czechosłowacji po Monachium i po tym wszystkim, jakoś mu umknęło tutaj wrażenie. W każdym razie jest ten wielki problem, o którym wspomina dr Kostro i tak dalej, to znaczy niezależności i pola manewru polskiej dyplomacji również w tym wszystkim. To znaczy, co można było zrobić w tamtych warunkach. Z tego punktu widzenia zgadzam się, że cała historia po I wojnie światowej jest znacznie ciekawsza i pobudzająca niż Jałta i to, co się stało w jej konsekwencji.